Zdawało się, że ostatnia sesja w Giżycku upłynie w spokojnej atmosferze. Radni wysłuchali m.in. sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej. Jednak najwięcej emocji wzbudził punkt 7 porządku obrad, a dokładnie sprawa związana z przedłużeniem dzierżawy bez przetargu tawerny Marina w porcie Eco Marina. Na początku przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Piórkowski oświadczył, że ze względu na długoletnią znajomość z najemcą lokalu nie będzie brał udziału w dyskusji i głosowaniu. Szczegóły związane z dzierżawą, jak i historię działalności tawerny przedstawił Roman Łożyński, zastępca burmistrza, który stwierdził, że obecna właścicielka prowadzi lokal wzorowo i nie ma powodu, aby dzierżawa nie została przedłużona. W podobnym tonie wypowiadał się radny Boć, który zaproponował przedłużenie dzierżawy na 7 lat, a nie na 5, jak proponował burmistrz. Innego zdania był radny Andruszkiewicz, który stwierdził, że jest za tym, aby tawerna w Eco Marinie funkcjonowała w obecnej formie, ale jest rok wyborczy i nie chce podejmować decyzji w tej sprawie. I tu radny nawiązał do statystyk, z których wynika, zdaniem radnego, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Giżycka, a ci, co pozostają, nie mogą prowadzić działalności i muszą to robić poza Giżyckiem, gdyż, tu cytat, a ci, którzy chcą to robić, nie mają tu miejsca i niech wyjadą, a głosować będą przynajmniej na kogoś innego. Burmistrz Iwaszkiewicz próbował odpowiedzieć radnemu Andruszkiewiczowi na zarzuty, na co ten stwierdził, że nie słucha. Włodarz Giżycka kategorycznie stwierdził, że każdy dobry przedsiębiorca, który inwestuje, zatrudnia ludzi i poszerza swoją działalność, może liczyć na wsparcie samorządu. Ostatecznie, po długiej i burzliwej dyskusji, Rada Miejska w Giżycku w zdecydowanej większości opowiedziała się za przedłużeniem obecnej właścicielce tawerny Marina dzierżawy bez przetargu na okres 7 lat.